z myślą o pacjentach. Wielkie inwestycje w podkarpackich szpitalach. Kładka zamiast mostu. Mieszkańcy Morochowa walczą o swoje bezpieczeństwo. Bliżej natury. W Przemyślu powstaje pierwsze w Polsce pogotowie dla niedźwiedzi. Konrad Dudek, zapraszam na aktualności w środę 25 stycznia. Zaczynamy od planów wielkich inwestycji w podkarpackiej służbie zdrowia. W najbliższych 4 latach do szpitali z regionu ma trafić 260 milionów złotych. To pula zarezerwowana w regionalnym programie operacyjnym. Dzięki tym pieniądzom ma być więcej łóżek i lepsze warunki leczenia pacjentów. Do rozbudowy już przygotowują się m.in. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, którego dyrekcja przedstawiła dziś szczegóły przygotowywanej inwestycji. Jan Szurek od 12 lat choruje na niewydolność nerek. Dlatego musi być regularnie dializowany w Klinice Nefrologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Najbardziej przeszkadzają mu przepełnione sale i to, że musi przyjeżdżać do szpitala na czwartą zmianę, czyli w godzinach między 22 a 3 w nocy. Pacjent po całym dniu funkcjonowania jedzie na dializę i on już praktycznie na tej dializie jest już nie funkcjonuje normalnie, bo to są godziny nocne. To jest po prostu, to są to godziny, w których pacjent powinien odpoczywać, a nie przebywać na stacji dializ. Jak tłumaczy kierownik kliniki, nie ma innego wyjścia, bo chorych wciąż przybywa. Choroby cywilizacyjne, cukrzyca, nadciśnienie powodują, że przybywa osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Mówi się, że 5% rocznie rośnie liczba chorych. Nasz oddział mający zaplecze łóżkowe boryka się już z brakiem miejsc. Ta sytuacja już wkrótce się zmieni. Klinika hematologii oraz klinika nefrologii ze stacją dializ będą miały nową, większą siedzibę, która powstanie w miejscu dawnego oddziału rehabilitacji. Taka oto operacja, która, tak powiem, wyniesie z budynku głównego hematologię, nefrologię i dializy, spowoduje, że zwolni się miejsce, po pierwsze, na bloki operacyjne dedykowane dla chirurgów. Wtedy potencjał chirurgiczny będzie dwukrotnie większy oraz zwolnią się bloki operacyjne na trzecim piętrze, które w tej chwili są współdzielone. Koszt tej inwestycji to prawie 43 miliony złotych, z czego aż 36 milionów to dofinansowanie unijne. Dzięki temu nie tylko wzrośnie liczba łóżek, ale poprawi się także komfort pacjentów. W chwili obecnej klinika hematologii połowę swoich łóżek, czyli 12 z tych 24, jest na salach wieloosobowych, sześcioosobowych. Natomiast w nowym budynku będą to sale jednoosobowe. Duże zmiany czekają też pacjentów Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Ten XIX-wieczny pałacyk, w którym mieści się oddział leczenia gruźlicy, już niedługo opustoszeje, a główny budynek placówki zostanie rozbudowany. Oprócz tego, że przeniesiemy oddziały leczenia chorób płuc i gruźlicy z pałacu, chcemy przemodelować całość organizacji szpitala. To ważne, bo jest to jedyna placówka w regionie, gdzie można kompleksowo diagnozować i leczyć wszystkie choroby układu oddechowego. Ta inwestycja pochłonie 24 miliony złotych, a na tym nie koniec szpitalnych inwestycji. Kwota przeznaczona w tej chwili w regionalnym programie operacyjnym to jest 260 milionów, z czego 160 milionów trafia w projektach kluczowych do miast dawnych wojewódzkich, czyli Rzeszowa, Krosna, Przemyśla i Tarnobrzega. Szpital wojewódzki w Przemyślu dostanie ponad 14 milionów na kardiologię. Z kolei w Krośnie powstanie regionalne centrum Kobieta i Dziecko. Dodatkowo ponad 100 milionów złotych trafi do szpitali powiatowych w regionie, które już mogą zgłaszać swoje projekty. To były plany inwestycji w podkarpacką służbę zdrowia. Teraz pomysł na umorzenie podatku od nieruchomości dla Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie. Taką propozycję przedstawiło władzom miasta Stowarzyszenie Idea Karpatia. Jego działacze uważają, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze szpital powinien przeznaczyć na nowy sprzęt, którego, co widzieliśmy przed chwilą, placówka pilnie potrzebuje.
Szpital wojewódzki ma pod opieką ponad 160 tysięcy mieszkańców Krosna i 10 okolicznych gmin, ale zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia Idea Carpatia, tylko samorząd Krosna jako powiatu grodzkiego czerpie podatki od szpitalnych nieruchomości. Szpital jest super ważną instytucją użyteczności publicznej i dlatego należy go wspierać w każdy możliwy sposób. Wiemy, że szpital boryka się z problemami finansowymi i każde pieniądze pomagające szpitalowi w funkcjonowaniu mogą przyczynić się do poprawy zdrowia życia mieszkańców. A rocznie chodzi nawet o 500 000 zł. Petycje w tej sprawie członkowie stowarzyszenia złożyli w Urzędzie Miasta. Miasto nie ma możliwości i narzędzi prawnych do tego, aby umorzyć podatek. My możemy umorzyć zaległości podatkowe i tak też uczyniliśmy na wniosek podatnika, czyli Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, umorzyliśmy podatek za ubiegły rok. W ostatnich latach miasto poręczyło także kredyty zaciągane przez szpital. Samorząd deklaruje, że dalej będzie wspierał placówkę. Podobnie w miarę swoich możliwości robią także okoliczne samorządy. To duże wsparcie, twierdzą przedstawiciele krośnieńskiego szpitala. Zapotrzebowanie, jakie zostało złożone na 2017 rok przez naszych szefów oddziałów, przekracza kwotę 20 milionów złotych. I są to rzeczywiście aparatura, która wymaga wymiany ze względu na wiek i ilość wykonywanych badań na tym sprzęcie. Na wymianę sprzętu szpital z własnego budżetu przeznacza rocznie kwotę około 1 000 000 zł. To 20 razy mniej niż potrzeba. Jednym z najbardziej niezbędnych urządzeń jest teraz mammograf. Zbiórkę pieniędzy na jego zakup prowadzi m.in. stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko. Przed sądem w Jaśle rozpoczął się dziś proces byłego karmelitańskiego pustelnika z gminy Dębowiec. Prokuratura oskarżyła go o wykorzystanie seksualne 14-letniego chłopca. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpoczyna program Przyjazny Dom. W tym roku przeznaczy 1 000 000 zł na dotacje oraz 5 milionów na nisko oprocentowane pożyczki dla tych mieszkańców regionu, którzy zechcą wymienić piece centralnego ogrzewania lub wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Chętni będą mogli składać wnioski wiosną. Zima trzyma, a Podkarpacie wciąż walczy ze smogiem. Ostatnie pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdzają, że potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu. Znów najgorzej było w Jaśle, gdzie było prawie 280% normy. W innych miejscowościach było mniej, w Rzeszowie było 180% normy, czyli te stężenia są nadal dość wysokie. Dzisiaj sytuacja jest nieco lepsza. Największym problemem są wysokie stężenia w powietrzu rakotwórczego pyłu PM10. Choć dziś jest w miarę dobrze, tej zimy wielokrotnie przekraczane były stany alarmowe. Zdarzało się, że stężenie dobowe było przekraczane trzykrotnie, czyli powyżej 200 mikrogramów takie stężenia dobowe były obserwowane. Właśnie w walce ze smogiem ma pomóc projekt Przyjazny Dom. Po raz pierwszy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska adresuje go nie do samorządów i firm, ale bezpośrednio do mieszkańców. Będzie można otrzymać te pieniądze w postaci pożyczek i dotacji na wymianę źródeł ciepła, tak aby te przestarzałe, węglowe zamienić na gazowe, na biomasę, na pompy ciepła, fotowoltaikę, kolektory słoneczne. I w zależności od tego, jaki to jest rodzaj instalacji, będą i pożyczki, i dotacje, albo wyłącznie pożyczki. Dotacje na wymianę pieców albo na podłączenie domów do ogrzewania, na przykład z MPC-u, mają wynieść 3000 zł. Na resztę można zaciągnąć nisko oprocentowaną pożyczkę. Jest ona udzielana na 10 lat, ale po osiągnięciu efektu ekologicznego można liczyć na umorzenie 15%. Program skierowany jest do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli tu mówimy wprost o budynkach mieszkaniowych, mieszkalnych. W założeniu program będzie bardzo prosty. Będzie krótki wniosek i możliwość szybkiej ścieżki pozyskania tych środków. Chcieliśmy ten program uruchomić o tej porze roku, aby przygotować mieszkańców, przekazać tą informację, że przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego można zaplanować i zrealizować właśnie takie inwestycje. Pieniądze można wykorzystać także na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz zakup i montaż pomp ciepła.
Przyjazny dom to także szansa dla tych, którzy chcą wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków albo podłączyć się do gminnej kanalizacji. Program będzie realizowany do 2023 roku. Tomasz Poręba, ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Komisja zajmuje się m.in. rozbudową dróg i linii kolejowych na terenie wspólnoty. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości szczególnie zabiega o powstanie Via Carpatii, drogi biegnącej z krajów bałtyckich na południe Europy. Jej częścią w Polsce, w tym na Podkarpaciu, ma być ekspresowa S19. Marszałek województwa podkarpackiego interweniuje w sprawie zakazu wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla. Władysław Ortyl napisał w tej sprawie list do przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej. Zdaniem marszałka utrudnia to dialog między Polską i Ukrainą, podobnie jak ostatnie akty wandalizmu i chuligaństwa po obu stronach granicy. Niezrozumiała dla nas decyzja personalna, ewidentnie decyzja personalna wymierzona w pana prezydenta Homę, którego no, trudno podejrzewać, żeby był jakimś wielkim wrogiem państwa ukraińskiego i działał na szkodę dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Nas w historii wiele również łączy i myślę, że czy w historii, czy jeśli chodzi o wzajemne stosunki, na pewno znajdziemy wiele punktów wspólnych niż tych, które nas dzielą i warto tę współpracę pielęgnować. Złowrogie incydenty w naszym kraju zawsze spotykały się z naszym sprzeciwem i dezaprobatą. Z uznaniem przyjmujemy natomiast fakt, że ukraińska strona potępia podobne zachowania i akty wandalizmu, jakie wydarzyły się w Hucie Pieniackiej. Wszelkie tego typu formy po polskiej oraz po ukraińskiej stronie zorganizowane przez tzw. nieznanych sprawców mają na celu poróżnienie Polaków i Ukraińców poprzez uwypuklenie trudnych faktów z naszej wspólnej historii. Jako zarząd województwa podkarpackiego apelujemy, aby odrzucić niepotrzebne emocje i nie ulegać prowokacjom. Zwracamy się także o zachowanie rozwagi w podejmowaniu jakichkolwiek działań w tym zakresie. Ostatnie personalne ograniczenia w stosunku do prezydenta miasta Przemyśla, pana Roberta Homy, utrudniają dalszy dialog oraz są dla nas niezrozumiałe. W tej sprawie wypowiedział się dziś także wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jan Dziedziczak uznał, że jeśli Ukraina nie cofnie zakazu wjazdu dla prezydenta Przemyśla, trudno będzie wyobrazić sobie dalszą współpracę polsko-ukraińską na dotychczasowych warunkach. Teraz problem mieszkańców Morochowa w gminie Zagórz. Do ich posesji można dotrzeć jedynie przez kładkę wiszącą nad rzeką Osława. Tyle, że zwłaszcza zimą jest to przejście wyjątkowo niebezpieczne. Mieszkańcy od lat walczą o budowę mostu i od lat słyszą, że gminy Zagórz nie stać na taką inwestycję. Prawie 70-letnia kładka to dla części mieszkańców Morochowa jedyne okno na świat, bo z żadnej innej strony nie mają możliwości dojścia do swoich domów. Ale przejście kładką, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych, to prawdziwe wyzwanie. Boję się po prostu samych dzieci puścić, bo boję się po prostu nawet z tego względu, że liny są stare i ten wiatr wieje i jest bardzo niebezpiecznie. Zakupy w rękach trzeba nosić, wózkami, teczkami pchać do domu, jak pani mówi, niech, a to jest straszne rzeczy tu jest. W lecie, kiedy stan wody jest niski, mieszkańcy próbują czasami przejeżdżać autami przez rzekę. Teraz, kiedy jest na niej lód, nikt się jednak nie odważy. Mój mąż jest teraz po amputacji nogi, nie możemy z nim dojechać nigdzie. Mieliśmy jechać na USG do szpitala, nie pojechaliśmy, bo się nie dostaniemy. Takich osób w podeszłym wieku potrzebujących pomocy i leczenia jest tutaj więcej, dlatego mieszkańcy drżą o swoje bezpieczeństwo. Mam na 87-8 lat, teściowa też 86, tu też są takie, no i w razie czego, ja nie wiem, no jak tu dojść, dojechać, jeszcze tu jakby się paliło, no to koniec, palimy się. Mieszkańcy o budowę mostu przez Osławę walczą od lat, a gmina Zagórz od lat powtarza, że nie ma na to pieniędzy. Także w tym roku w budżecie samorządu na inwestycje nie znalazła się ani złotówka. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy Zagórz, jak również konieczność realizacji innych zadań, niestety to zadanie nie zostało ujęte. Mieszkańcy nie kryją oburzenia. Jest tragedia tu ze rzeką. W tym roku naprawdę jest coraz gorzej. A nam pan burmistrz tylko obiecuje, nic nam nie robi. I mówię, przeznacza pieniądze na inne inwestycje tam w Zagórzu. Już kilka projektów porobionych, że tam będzie to budowa jakąś skocznię, jakieś coś. Władze samorządowe tłumaczą, że budowa mostu kosztowałaby prawie 7 milionów złotych. I nawet przy zdobyciu 80% dofinansowania gminy nie stać na taką inwestycję. Zwłaszcza, że jak twierdzą władze, most służyłby niewielkiej liczbie mieszkańców.
Jeżeli mieszka 40 osób, to im się nie należy. Oczywiście należy im się, tylko no, my musimy się obracać w realiach finansowych gminy, które są twarde. Władze Zagórza liczą, że uda im się zdobyć fragment konstrukcji starego mostu kolejowego z Przemyśla i zamontować go w Morochowie. To jednak bardzo mgliste plany, bo sięgające nawet 2022 roku. Dziś w całej Polsce po raz pierwszy obchodzimy Dzień Odblasków. Idea wywodzi się z Norwegii i ma przypominać o tym, że zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych, odblask może uratować życie. Dlatego policjanci kolejny raz przekonywali do noszenia odblasków. Tym razem dzieci z rzeszowskiego przedszkola numer 15. Około 38% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze. Będąc widocznym, zwiększasz swoje szanse na przeżycie. Daj się zauważyć. W Polsce co 47 minut dochodzi do wypadków z udziałem pieszych, a rocznie ginie ich nawet 1000. Dlatego policja apeluje o ostrożność i uświadamia, że odblaski mogą uratować życie. Dzięki nim jesteśmy widoczni na drodze już z odległości 150 metrów. Już nawet maleńki element odblaskowy przypięty do kurtki czy do torebki damskiej sprawia, że pieszy jest widoczny dla kierowcy już z większej odległości. W tym momencie ten kierowca ma prawo, ma możliwość wyhamowania czy ominięcia pieszego. Przykładem świecili dziś najmłodsi z przedszkola numer 15 w Rzeszowie. Do noszenia odblasków zachęcali ich policjanci drogówki. Noszę, dlatego że muszą, żeby auta widziały, jak ludzie przechodzą przez pasy. Te odblaski świecą w nocy i jak kierowca zauważy takie światło, to może pomyśleć, że to odblask. Bo jak nie mamy odblasków, a auto nie świeci, to wtedy może nas przejechać. Za takie taśmy odblaskowe trzeba zapłacić kilka złotych. Kilkanaście złotych kosztują natomiast specjalne lampki do rowerów. To często cena życia. Jestem kierowcą i jeżeli widzę kogoś, kto ma odblask z daleka, to się pewniej czuję. A jeżeli przejeżdżam obok kogoś i nie widzę, to jest kiepsko. O odblaskach przypomina też ogólnopolska akcja odblaskowi.pl. O tym, że warto być widocznym nie tylko na boisku, przekonywał jesienią młodych mieszkańców Rzeszowa były siatkarz Krzysztof Ignaczak. Mam nadzieję również, że dzieci się przekonają do tego, że właśnie odblaski to nie jakiś obciach, bo to jest fajna rzecz, która może stanowić nie lada gadżet. Zgodnie z przepisami każda osoba poruszająca się po zmroku poza terenem zabudowanym musi nosić elementy odblaskowe. Kto tego nie robi, może zostać ukarany mandatem. Dlatego wniosek z takiej lekcji może być tylko jeden. Noś odblaski! Przemyski Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych chce stworzyć pierwsze w Polsce pogotowie dla niedźwiedzi. Sztuczna gawra zbudowana na terenie ośrodka oraz naturalny wybieg w Bieszczadach mają pomóc niedźwiedziom leczonym w Przemyślu w powrocie na wolność. Jest już projekt. Teraz ruszyła zbiórka pieniędzy, by plany mogły stać się rzeczywistością. W ciągu ostatnich 7 lat przemyscy lekarze weterynarii uratowali życie już 3 niedźwiedziom. W 2010 roku był to drapieżnik, który biegał po obrzeżach Przemyśla. 4 lata później 200-kilogramowy samiec, który wpadł w sidła kłusowników. A w ubiegłym roku maleńka niedźwiedzica Cisna, znaleziona przez leśników w Bieszczadach. Niestety nie mieli warunków do dalszej jej rehabilitacji i wypuszczenia na wolność. Mały miś z konieczności trafił do zoo. Chociaż potrafimy leczyć i psy, i koty, i niedźwiedzie, jednak skala jest tutaj nieporównywalnie większa. Musimy mieć miejsce, żeby te niedźwiedzie mogły spokojnie dochodzić do siebie, czyli miejsce do leczenia, do rehabilitacji. To miejsce musi być bezpieczne, musimy my być bezpieczni, nasi pracownicy, no i te biedne zwierzęta. Budowa pogotowia dla niedźwiedzi podzielona jest na dwa etapy. Na pierwszy, czyli budowę sztucznej gawry, potrzeba około 650 tysięcy złotych. Ma to być rodzaj jaskini z odpowiednią temperaturą, a do tego wybieg. Za mną znajduje się miejsce, w którym powstanie ośrodek, w którym będą rehabilitowane niedźwiadki. Te drzewa zostaną wycięte. W drugim etapie w Bieszczadach ma powstać wybieg adaptacyjny, który przygotuje niedźwiedzie do powrotu na łono natury. Bo taki właśnie jest sens pomocy dzikim zwierzętom, przypominają lekarze z Przemyśla. Pan Tomasz, który opiekował się małym niedźwiadkiem, doskonale pamięta, jak starał się nie przyzwyczajać go do siebie. Musiałem ubierać takie specjalne ciemne ubrania, żeby nie widział, że to jest człowiek. Specjalną maskę na twarz też, żeby mnie nie poznawał.
Maleńka Cisna została uwieczniona na pamiątkowych kubkach, które teraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu rozprowadza wraz z innymi gadżetami, by zebrać pieniądze na tzw. własny wkład przy budowie sztucznej gawry. Placówka liczy też na wsparcie w ramach 1% podatku. Na całość potrzeba blisko 3 milionów złotych. Dla przemyskiej lecznicy to niezwykle ważna sprawa. Jak ten pierwszy niedźwiedź tutaj trafił, no to dosłownie kilkaset osób chciało go pooglądać z dziećmi, inwalidzi na wózkach i tak dalej. Więc gdyby były nieodpowiednie warunki, gdyby taki niedźwiedź się wydostał, biedny nie wie, że ludzie mu chcą pomóc, on po prostu zaatakowałby na oślep. Pomysł budowy pogotowia dla niedźwiedzi zyskał już setki sympatyków. Przede wszystkim dlatego, że przemyscy lekarze nie są obojętni na los zwierząt. Rocznie pomagają 500 m.in. bitych, głodzonych i wyrzucanych czworonogów, ale też rannym dzikim zwierzętom, w tym również ptactwu. Kończymy aktualności. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.